Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Dałem jej pospać do 9. W sobotę tata chciał porobić co tylko możliwe w domu z moim bratem, na co mój brat nie miał szczególnie ochoty. Powiedział mu: tato, nie dziś. Zrobimy to w poniedziałek. Tata mu odpowiedział: w poniedziałek to już nie będzie na to czasu. W sobotę zażyczył sobie, by mama zrobiła mu kotlety na obiad i upiekła sernik, który uwielbiał. Mama zrobiła kotlety i sernik. Tata jadł, jakby to był jego ostatni raz w życiu. Wieczorem napił się piwka, na co mama zwróciła mu uwagę, bo tata brał tabletki na serce. Ogólnie wieczorem był bardzo wesoły. Moja szwagierka zapamiętała go, jak przed lustrem stał, czesał sobie włosy i podśpiewywał. Ale gdy przyszła pora spania, powiedział do mamy, że ma iść dziś lepiej spać na dół. Tata spał u góry. Mama się zdziwiła, ale jednak poszła, według woli taty, spać na dół. Rano mama, przyzwyczajona, że tata pierwszy siedział w kuchni, wstaje zdziwiona, że go nie ma. Poszła na górę go obudzić. Tata niestety już nie żył. Dostał w nocy zawału. To było w Polsce. Ja mieszkałam już wtedy za granicą. Tej samej nocy nie mogłam spać. Nie pamiętam dokładnie, która to była godzina, ale grubo po północy, jakoś może 3 w nocy, postanowiłam wziąć kąpiel w wannie przy świecy. Tak leżałam w tej wannie i nagle wzięło mnie na płacz. I ta świeca pękła na pół. Aż się przestraszyłam, bo nigdy coś takiego mi się nie przydarzyło. Szkoda, że nie pamiętam dokładnie, która to była godzina, bo zegarek, który całe życie budził tatę, stanął właśnie o 3. Trzecia to była również godzina zgonu taty, stwierdzona przez lekarza. Rano jak szalony zaczął wyzwaniać domowy telefon, nie chciałam go odebrać. W końcu po 10 razie wstałam z łóżka, a tam zapłakana mama. Mówi, że tata nie żyje. To było straszne. Nigdy nie zapomnę tego przeraźliwego płaczu mamy. Tak miesiąc po odejściu taty miałam sen. Przyśniło mi się, że biorę prysznic i dzwoni telefon. Odebrała moja siostra, która była u mnie. Pytam, kto tam? A ona, że tata. Wyskoczyłam spod tego prysznica, wzięłam telefon i mówię: tato, dlaczego nas tak nagle zostawiłeś? Nawet się nie pożegnałeś z nami, tylko tak odszedłeś. Na to tata mi powiedział: widzisz, nie miałem na to wpływu, to nie ode mnie zależało. Pytam, czego bolało. Odpowiedział, że na początku go bolało, ale potem było już mu dobrze. Mówił, że on wie, że teraz się martwię o mamę, ale nie muszę się martwić, bo on jej pilnuje z góry. Codziennie daje jej pospać do 8. Dziś dałem jej pospać do 9, powiedział. Jak się przebudziłam, doskonale pamiętałam ten sen. Po południu zadzwoniłam do mamy i opowiedziałam jej go. A ona mi mówi, że tak faktycznie było. Ona codziennie spała do 8, a dziś wyjątkowo do 9, tak jak tato mi opowiadał we śnie. Nie podobało jej się tam, gdzie była. Gdy miałam jakieś 8 lat, odeszła moja najlepsza ciocia, uwielbiałam ją. Tej nocy śniło mi się, że moja druga ciotka, siostra mamy i zmarłej ciotki, jechała na rowerze, ubrana na czarno, po takiej polnej drodze, a na tę drogę wystawały takie duże, ciemnozielone liście. Następnego dnia wracałam ze szkoły, to był piękny, słoneczny dzień. Dochodzę już do domu, patrzę, a tam mama zapłakana wychodzi z domu i mówi, że ciocia Maria odeszła. Potem, jak rozmawialiśmy z jej dziećmi, a moim kuzynostwem, opowiadali właśnie, że jak wychodzili do szkoły, to ciotka pożegnała się z nimi, błogosławiąc im, czego nigdy nie robiła. Ciocia zmarła w dzień urodzin jej męża. Dzień wcześniej napiekła różnorakich ciast. Jej ciasta były zawsze przepyszne. Tak się złożyło, że pogrzeb odbył się bardzo szybko. Pamiętam, że te ciasta jedliśmy na jej stypie. Mówiliśmy jeszcze, że sama sobie upiekła ciasto na pożegnanie. Ciocia bardzo często mi się śniła, ale nie podobało jej się tam, gdzie była.
Ona zawsze siedziała w takim zielonym fotelu i tak też mi się zawsze śniła, że siedziała na tym fotelu i mówiła do mnie, że chce do nas wrócić. Babcia kazała mi iść do lekarza. Byłam w Holandii i zachorowałam. Niestety nikt nie wiedział, co mi jest. Dawali mi jakieś leki, które nic nie pomagały. W końcu było już tak źle, że zaczęło mi się kręcić w głowie i dostałam wysokiej gorączki. W nocy przyśniła mi się babcia. Mówiła mi we śnie, jedź do Polski, bo tu nie wyleczą cię niestety. W Holandii faktycznie na wszystko dają jedynie paracetamol, cudowny lek na wszystko. Przynajmniej jakieś 17 lat temu tak było. I wracając do mojej babci, przyśniła mi się i mówi, zjedź do Polski i idź do ginekologa, bo twoje problemy są natury kobiecej. Było ze mną tak źle, że z tej bezsilności zjechałam faktycznie do kraju. Poszłam do lekarza i okazało się, że mam nadżerkę i bakteryjne zapalenie. Ja, jako młoda wtedy, 19-letnia dziewczyna, gdzie bym pomyślała, że mogę mieć jakąś nadżerkę? Ale moja nieżyjąca babcia dała mi znać. Dodam jeszcze, że każdy, kto mnie wtedy widział, łapał się za głowę. W tak złym byłam stanie. Może przyjść tylko raz na rok. Pewnej nocy przyśnił mi się mój nieżyjący już jakieś 4 lata tata. Siedliśmy na jakiejś skale. To były takie brązowe skały. A gdy patrzyliśmy w dół, to widać było piękną, zieloną, dużą łąkę pełną pięknych kwiatów. I tak siedzieliśmy, podziwialiśmy tę łąkę, ale takich kolorów to nie ma na ziemi. To była zupełnie inna zieleń. I te kwiaty też miały całkiem inny wymiar kolorów. Tato mi opowiadał, że nas obserwuje z góry, pilnuje nas i może zejść do nas tylko raz na rok. Ten sen miałam jakieś 7 lat temu. W zeszłym roku koleżanka poleciła mi film Nasz dom, który przedstawiał, jak wygląda życie po śmierci. Dosłownie w pewnym momencie osłupiałam. W tym filmie była właśnie scena z mojego snu. Ten facet w tym filmie rozmawiał z dziewczyną właśnie w tym samym miejscu, co ja wtedy z tatą we śnie. Postarałam się zrobić screena z tego filmu. To było niesamowite. I od razu, jak tę scenę zobaczyłam, przypomniał mi się mój sen z tatą właśnie, w tym pięknym miejscu. Konsekwentny tata. Ojciec, kiedy żył, zawsze mi powtarzał, abym mimo wszystko żyła z moim mężem, bo mamy dziecko i musimy stworzyć mu dom. Jedno rozstanie mieliśmy za sobą, ale się znowu zeszliśmy na prośbę rodziców. Tak mi mówili, aż przemówili, bym dała szansę mężowi. Nie chciałam, ale praktycznie postawili mnie pod ścianą. Pamiętam, to był ostatni urlop w Polsce, gdy tata żył. Przed wyjazdem, żegnając się ze mną, powiedział mi, że mam pamiętać, by mimo wszystko być z mężem, bo mamy dziecko. To był październik. W listopadzie tata zmarł, ale te słowa bardzo dobrze zapamiętałam, jak i również jego wyraz twarzy i ton i grożący palec. Pamiętaj, masz być z mężem, bo macie dziecko. Niestety jakoś los chciał tak, że po roku od tamtego dnia nie byłam już z moim mężem, bo historia znowu się powtórzyła. I tym razem już się rozstaliśmy. Mojego taty już wtedy nie było. Pewnej soboty, żeby odreagować rozstanie z mężem, koleżanka wyciągnęła mnie na dyskotekę. Nie miałam ochoty, ale dałam się w końcu skusić. Poszłam, bawiłam się całą noc, zapomniałam na chwilę o problemach i smutkach. Poznałam tej nocy nawet fajnego chłopaka, z którym praktycznie przetańczyłam całą noc. Wróciłam do domu, wykąpałam się i położyłam spać. Zamknęłam oczy, padnięta, zasnęłam. I pokazał mi się tata, taki blady. Jego czarne włosy i ta bardzo zdenerwowana twarz. Był bardzo zły na mnie o to, że rozstałam się z mężem i bawiłam się na tej dyskotece z innym chłopakiem. Śnieżne przeczucia. Mąż bardzo chciał, by na święta spadł śnieg. Jakoś tydzień przed świętami mówi, ciekawe, czy będziemy mieli ten śnieg na Boże Narodzenie. Jakoś mu tak z automatu odpaliłam, że nie będzie tego śniegu na święta, za to na Sylwestra to nas zasypie. No i przyszły święta, śniegu nie było. Mąż mówi, miałaś rację, czarownico, śniegu nie ma. Ja mówię, ale pamiętasz, co mówiłam, że w Sylwka nas zasypie?
Dzień przed Sylwestrem mówi do mnie: i co, czarownico, gdzie ten twój śnieg? Ja mówię: poczekaj do jutra, wstaniesz i będziemy zasypani. Przyszło rano i jak zwykle z rana chodził po pokojach i sprawdzał kaloryfery, czy grzeją. Podchodzi do okna, ja jeszcze taka rozespana słyszę, jak mówi: o jacie, ile śniegu nasypało przez noc. Ja tylko się zaśmiałam i pomyślałam: a nie mówiłam? Tam zawsze straszyło. Przyprowadziliśmy się do domu wujka i ciotki, którzy wyjeżdżali na stałe do Niemiec. Zaproponowali nam, by tam zamieszkać, w zamian za dbanie o dom. A oni przy tym mogliby zawsze przyjeżdżać do Polski na urlop do swojego domu. W tym domu zmarła mama cioci. Zmarła jeszcze, jak ciocia była mała. Dom był duży i zawsze w nim straszyło. Pamiętam, siedzieliśmy przy choince przy zgaszonym świetle. W tle leciały kolędy, choinka świeciła kolorowymi lampkami. Nagle samo zapaliło się światło. Tata je zgasił, bo chcieliśmy, by akurat tylko choinka świeciła. I znowu się zapaliło. Więc tata je znowu zgasił. Inna sytuacja. Moja siostra miała 2 latka. Miała taki okres, że od czasu do czasu, jak patrzyła na ścianę w pokoju gościnnym, panicznie się bała i płakała, tuląc się do mamy lub taty. My nie widzieliśmy nic, a ona darła się jak opętana. Mówiła: bebe to jakby diabeł, czy coś w tym stylu. Pewnego dnia zaprosiłam koleżanki do siebie. Mama z tatą pojechali do ciotki. Siedząc w pokoju, nagle słyszymy, jakby ktoś wbijał w ścianę gwoździe. Wyszłam z pokoju, myślałam, że może wrócili, ale nie było nikogo prócz nas. A w ścianę ktoś walił młotkiem. Wyszłyśmy wszystkie z pokoju, na korytarzu paliło się światło, a tego światła nie mógł nikt zapalić. Koleżanki potem bardzo bały się do mnie chodzić. Innym razem mój brat wchodził do pokoju i nagle odskoczył. Mówi, że ktoś mu rękę jakby zza drzwi wystawił. Siedzimy sobie pewnego wieczoru, oglądamy telewizję. Tata poszedł na nockę i nagle dzwonek do drzwi. A że mieliśmy okno w łazience, przez które było widać, czy ktoś stoi pod drzwiami, zajrzeliśmy, nikogo tam nie było. No nic, pewno coś nam się przesłyszało. Ale mi, bratu, mamie i siostrze? Bo tata był na nockę. Usiedliśmy i oglądaliśmy dalej film. I znowu dzwonek do drzwi. Patrzymy, no znowu nikogo nie ma. Już nam się wtedy odechciało tego oglądania. Ze strachu poszliśmy spać. Inna sytuacja, jak mama poszła rodzić siostrę. Zostałam sama w domu z tatą i bratem. W nocy dosłownie słyszałam, jak ktoś wchodzi po schodach na górę. Tata spał jak zabity, a ja przerażona tylko nasłuchiwałam. Mieszkaliśmy tam 8 lat w tym domu. Pewnego razu ciotka przyjechała z wujkiem do Polski. Opowiedziałam jej tę historię, że tu straszy u nas w tym domu. A ona mówi, że jak tu mieszkała, to też ciągle się coś działo. I przypuszczała, że to właśnie jej mama. Sama też opowiedziała mi historię, że jak miała jakieś 15 lat, została na noc sama w tym domu, a jej tata z nową wybranką serca poszedł na zabawę. Podczas gdy ona oglądała film, nagle patrzy, a klamka od drzwi idzie raz na dół, raz na górę. I tak parę razy. Mówi: kto tam? Ale nikt się nie odezwał. Ciotka ze strachu wciągnęła kołdrę na głowę i obudziła się dopiero nad ranem. Także faktycznie w tym domu działy się różne rzeczy. Kochani, tym razem po każdej opowieści nie podawałam imienia autora celowo, ponieważ pochodzą od Marioli, która zebrała w swojej rodzinie różne tego typu historie. One dotyczą różnych osób, ale ogólnie możemy powiedzieć, że autorką jest Mariola. Dziękuję. A teraz przechodzimy już do historii Małgosi. Mam o 8 lat starszą siostrę Elżbietę. Dziwię się czasami, jak to jest, że mając tych samych rodziców, jesteśmy tak różne. Ja zawsze lubiłam towarzystwo, lubię ludzi. Im nas jest więcej, tym weselej. A moja siostra wręcz przeciwnie, typowy introwertyk. Zawsze stroniła od ludzi. Wolała samotność i spokój. Nie jest konfliktowa, lubi ludzi, ale w rozsądnych dawkach. Dlatego, gdy zbliżała się do emerytury, postanowili z mężem, który jest zapalonym myśliwym, szukać domu z dala od miasta i znaleźli swoje wymarzone miejsce w środku lasu. Dom był stary, właściciele już dawno poodchodzili, a Ela zakochała się w tym miejscu od razu i postanowiła odszukać spadkobierców. Popytała w najbliższej wiosce i rzeczywiście ich odnalazła.
Po kilku miesiącach została dumną i przeszczęśliwą właścicielką niewielkiego gospodarstwa pośrodku niczego. Do najbliższych sąsiadów miała około 6 kilometrów. Dom pięknie wyremontowali, dobudowali garaż i taras. Z ruiny zrobili cacuszko. Kilka razy ja tam ich odwiedziłam, ale szybko stwierdziłam, że to nie dla mnie. Owszem, w pierwszy dzień jest cudownie. Kotki, pieski, kurki, świeże powietrze, zdrowe jedzenie z przydomowego ogródka. W drugi dzień też jest fajnie, ale już trochę nudno. Ile można bawić się z psami, głaskać koty? W trzeci dzień w podskokach wracam do cywilizacji. Jednego jej bardzo zazdroszczę – psów. Od dziecka marzyłam o psie, jednak mój styl życia, częste podróże nie pozwalają mi na spełnienie tego marzenia. Ela ma ich 3. Najstarszy i najmądrzejszy to Border Collie. Następnie pies myśliwski, niestety zapomniałam rasy, i najukochańszy Labrador, Eryk. Wierzcie mi, ten pies to chodzące szczęście, kocha wszystkich. Bez przerwy merda ogonem i uśmiecha się. Tak, tak, na jego mordce jakby widać wyraźny uśmiech. Kiedyś zapytałam siostrę, czy się nie boi zostawać sama w nocy, kiedy jej mąż idzie na nocne polowania. A ona się tylko roześmiała. Mam psy, jakby coś to mnie obronią. Tak, szczególnie Eryk. On złodzieja czy innego zbira serdecznie powita, a nie przegoni. Siostra wcale się nie przejmowała moimi uwagami. Statystycznie, mówiła, większe prawdopodobieństwo napadu jest w mieście niż tu, w tej głuszy. Cóż, z matematyką się nie dyskutuje. Ela skończyła politechnikę, jest, to też nas różni, realistką twardo stąpającą po ziemi. Wierzy tylko w to, co można dotknąć, zmierzyć, zważyć i obliczyć. Jest, a właściwie była, bo to, co ją spotkało, trochę ten realizm podburzyło. A stało się to całkiem niedawno, tej zimy, w grudniu. Mąż wybrał się na nocne polowanie, ale nie szedł daleko. Miał zaczaić się na pobliskiej ambonie. Noc była bardzo jasna, była pełnia, a w dzień spadł świeży śnieg. Wieczorem był mały mróz, las wyglądał bajkowo. Było już po 23:00, Ela szykowała się do spania, kiedy usłyszała szczekanie psów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo psy często szczekały w nocy. Ela potrafi nawet rozpoznać, kiedy szczekają na ludzi, a kiedy na zwierzynę, która czasem podchodzi pod ogrodzenie. Tym razem jednak to szczekanie było jakieś dziwne. A najdziwniejsze było to, że psy najwyraźniej szczekały w garażu. Owszem, miały swoje buty, ale kiedy noce były mroźne, Ela dodatkowo zostawiała niedomkniętą bramę od garażu, żeby mogły, jeśli będą chciały, schować się do niego. Siostra pomyślała, że tak się rozleniwiły, że odstraszają jakiegoś lisa, nawet nie wystawiając nosa z ciepłego schronienia. Ale to szczekanie było jakieś inne niż zwykle. Zaintrygowana wyszła na taras. Zobaczyła wtedy, że za bramą stoi jakaś kobieta. W pierwszej chwili pomyślała nawet, że to ja, bo kobieta miała długie, rozpuszczone włosy, podobne do moich. Ale gdy się dokładnie przyjrzała, a przypominam, że noc była bardzo jasna, zauważyła, że jest to dużo wyższa i chyba starsza ode mnie kobieta. Oczywiście to dziwne, skąd w środku nocy, w środku lasu wzięła się ta kobieta. Ale przecież należy pomóc. Może też poluje, może zostawiła gdzieś zepsute auto. Weszła w las i pobłądziła. Ela otworzyła bramkę od tarasu i zaczęła schodzić po schodach. A wtedy psy wybiegły i dosłownie rzuciły się na nią. Przez chwilę tarzała się z nimi po tarasie, próbując je z siebie zrzucić. Nagle zamarła. Eryk, jej ukochane psisko, leżało na niej, przygniatając do desek tarasu i warczało. Ela zobaczyła jego zęby tuż przy swojej szyi. Tym razem to nie był uśmiech. Pies najwyraźniej warczał na nią. Pozostałe psy również zachowywały się bardzo dziwnie. Ujadały, warczały. Po kilku minutach leżenia w bezruchu psy nagle zeszły z Eli i znów były przyjacielskie. Roztrzęsiona siostra natychmiast weszła do domu. Kątem oka zobaczyła, że nie ma już kobiety przy bramie. Wcale jej to nie zdziwiło. No pewnie po takiej akcji, którą tu zobaczyła, wybrała noc w lesie niż gościnę w domu, w którym psy próbowały zagryźć właścicielkę. Ela zadzwoniła po męża i natychmiast kazała mu wracać do domu. A kiedy ten po kilkunastu minutach był już na miejscu, opowiedziała, co ją spotkało. Mąż miał dziwny wyraz twarzy. Słuchaj, powiedział.
ale tam nie ma żadnych śladów przy bramce, oprócz moich. Musiało ci się coś zdawać. Siostra zdenerwowała się jeszcze bardziej. Widziałam ją wyraźnie. Mogę zrobić portret pamięciowy tej kobiety. Wzięli latarki, właściwie niepotrzebnie, bo było jasno jak w dzień, i poszli pod bramę. W miejscu, w którym Ela widziała postać, leżał tylko śnieg. Nie było żadnych śladów. Ja wierzę mojej siostrze, a zachowanie psów tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że tamtej nocy wydarzyło się coś dziwnego. Mam nawet swoją teorię na ten temat. Myślę, że to była jakaś zła dusza. Psy to wyczuły i nie chciały dopuścić, aby to coś weszło do domu. Wiedziały, że muszą za wszelką cenę zatrzymać swoją panią, żeby nie zaprosiła tego demona do siebie. Siostra nadal próbuje jakoś wytłumaczyć sobie to wszystko, zracjonalizować, ale słabo jej to wychodzi. Ja, która bardziej wierzę w zjawiska paranormalne, mam aż za bardzo wybujałą wyobraźnię, mam z tym z kolei inny problem. Nie potrafię wyobrazić sobie warczącego Eryka. A Eryk nadal cieszy się z każdego gościa, merda ogonem i uśmiecha się. Małgorzata. Małgosiu, dziękuję za tę historię. Wow, naprawdę, robi wrażenie. Ale pewnie jak wszystkie dzisiaj. Dziękuję Wam za nie bardzo serdecznie, a jeśli Wy przeżyliście coś, co chcielibyście mi opisać, oczywiście nie tylko mi, ale również słuchaczom tego kanału, to bardzo Was do tego zachęcam. Adres mailowy to szepthanka@gmail.com. Nie muszą to być tylko Wasze historie. Jeżeli w Waszej rodzinie jest ktoś inny, kto chciałby, abyście je spisali w jego imieniu, to jak najbardziej. Pytajcie, notujcie, opowiadajcie. Zapraszam Was również na mój drugi kanał, gdzie opowiadam prawdziwe historie kryminalne, a jeśli podoba Wam się to, co robię, to również na Patronite, gdzie można wesprzeć rozwój obydwu kanałów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, buziaki i do usłyszenia!